Chcielibyście mieć z LEGO swój własny Hogwart, ale w zasadzie to nie chcecie przeznaczać na to miliona monet i w sumie nie macie go gdzie postawić i tak szukacie jakiejś alternatywy? No to dzisiaj dla Was taką mam. I tak, ja wiem, że miało tutaj być różnorodnie na tym kanale, ale jakoś tak ostatnio wychodzi, że jaram się mocno LEGO i dzisiaj jeszcze będzie materiał na ten temat. Cześć, z tej strony Kuba Amator i dzisiaj chciałbym Wam przedstawić flagi Hogwartu z LEGO, powiedzieć, jak mi się je składało, czy mi się podobają i czy to jest dobra alternatywa dla kogoś, kto chce mieć jakiś swój komplet, a w zasadzie kompletny zestaw z LEGO Harry Potter, ale nie chcę inwestować w wielki Hogwart. Przyjrzyjmy się tym zestawom. No i mamy flagi wyłożone, więc sobie troszeczkę o nich poopowiadajmy. Tak jak mówiłem wcześniej, dostałem dwie od rodziny. Tak, to jest sposób na kolekcjonowanie różnych rzeczy. Podrzucajcie rodzinie pomysły, co byście chcieli dostać, co Wam się podoba. I u mnie tak trafiło, że dostałem właśnie flagę Slytherinu i flagę Ravenclaw. Po czym doszedłem do wniosku, skoro mam te dwie, no to przydałyby się jeszcze te pozostałe dwie do zamknięcia zestawu. I teraz na wstępie możecie się spytać, chwilunia, ale jak flagi? O co chodzi z tymi flagami? Jeżeli nie wiecie, o co chodzi z tymi zestawami, to jest to seria czterech domów z Hogwartu uczniowskich, czyli mamy Slytherin, mamy Hufflepuff, Gryffindor, mamy Ravenclaw, czyli cztery domy, tutaj cztery dormitoria, pokoje wspólne i one zostały zbudowane w formie flag, które możemy sobie złożyć w coś takiego. Już Wam pokazuję. Zresztą ja Wam się będę starał tutaj pokazywać gdzieś ujęcia, żebyście mogli sobie zobaczyć, co jak wygląda. O, składamy sobie w takie flagi i je możemy powiesić. Mają tutaj takie oczko, które można sobie gdzieś na gwóźdku zawiesić. Mogą sobie wisieć na ścianie, tak, wszystkie cztery chorągwie domów Hogwartu. Mamy tutaj elementy, które możemy pochować w odpowiednie miejsca naszej flagi, żeby były razem, a jak je rozłożymy, to przygotowujemy sobie właśnie taki pokój wspólny. Ciekawym elementem, który tu zastosowano, są takie karty 3D. Karty 3D. Może kojarzycie gdzieś z dzieciństwa, kiedyś z jakichś rzeczy do zbierania karteczek różnych, czy tam z pocztówek na przykład, takie trójwymiarowe obrazki, które w zależności jak na nie popatrzymy, to te obrazki się zmieniają. I one tu nam pełnią rolę tę, które widać przez różne okiennice i wnęki tutaj, dzięki czemu te obrazy nam się zasadniczo poruszają. No i właśnie, mamy cztery domy. Jak to się w ogóle układało? Czy to było przyjemne? Mi na jeden taki domek schodziło coś około godziny i na początku trzeba było się przyzwyczaić do tego, że one są bardzo płaskie, no bo jak widzicie, to po rozłożeniu takim to mamy płaską ściankę, więc całą konstrukcję pniemy pionowo do góry, a że mamy tutaj różne okiennice, wąskie filary, to ta konstrukcja w trakcie składania wydaje się dość krucha i faktycznie jest. Trzeba uważać, trzeba się przyzwyczaić do tego, żeby przy dociskaniu niektórych elementów źle sobie nie chwycić, bo możecie sobie rozpierniczyć te klocki po stole, czy gdzie tam składacie i trzeba część odbudowywać od nowa. Jak już wszystko się zepnie, to wszystko razem trzyma się jakiejś kupy. I przede wszystkim po kolei, jak mi się składało te klocki, w sumie co sądzę o tych domach, nie wiem w jakiej kolejności Wam tu poopowiadać, ale dobra, zacznijmy sobie tak, od Slytherinu, jego składałem pierwszego i to co mnie zaskoczyło, to ilość elementów, które tu wciskamy i to w jaki sposób zostało to wkomponowane w tą flagę. Nie miałem okazji budować jeszcze tego typu zestawów, nie miałem okazji budować czegoś, co jest tak zrobione na płasko i powiem Wam, że
całkiem przyjemne to było i jak zacząłem układać, to no, nawet momentami wydawało się delikatnie skomplikowane, właśnie przez to, że mamy tą orientację pionową, czyli trzeba się przyzwyczaić, że niektóre klocki musimy sobie specyficznie chycić, żeby je ścisnąć. To było dla mnie takie dość nowe, ale powiem wam, że szybko to ogarnąłem i jakoś szło. I tak jak mówię, około godzinki gdzieś schodziło mi na jedną flagę, tak przyjemnie sobie układając. No, mamy tutaj naklejki. Te naklejki były w przypadku tych zestawów wszystkich dość upierdliwe, bo jednak naklejenie ich równo na niektórych elementach jest trochę takie mech, bo są tu niektóre małe klocki, tak kijowo się je chwyta i tak. No, nie jestem wielkim fanem naklejek, acz już jak je mamy złożone, to wygląda to naprawdę fajnie. I co my tu mamy w Slytherinie? W Slytherinie, jeżeli mówimy o tych obrotowych, trójwymiarowych elementach, to mamy tutaj płomień w kominku, który przeskakuje. Mamy obraz Slytherina Salazara, na którym wąż się przesuwa, jemu się zmienia mina. Mamy tutaj dno jeziora w oknach, gdzie widzimy, jak tam ryby sobie pływają. Zostało to bardzo fajnie skomponowane. W okienkach u góry mamy oczka, które nam tu zaglądają. Mam nadzieję, że to na ujęciach, które gdzieś tu będę wam wrzucał, jakoś to będzie widoczne. I mamy też szafeczkę, którą jak otworzymy, to jest albo pusta ścianka, albo jak dobrze popatrzymy, to jest Tom Riddle was here, czyli tak, że Voldemort tutaj był. To jest fajny smaczek. Znajdziemy tu też takie rzeczy jak czacha schowana tutaj w postumencie, mamy wężową dekorację u góry, czy obraz przedstawiający portret Snape'a. Wygląda to naprawdę świetnie i bardzo przyjemnie się na to patrzy po rozłożeniu. Jedno zastrzeżenie, jakie mam do samej tej konkretnej konstrukcji, to, że mamy tutaj wejście do dormitorium i to jest po prostu pusta wnęka. Tutaj nic nie ma. Szkoda, tym bardziej, że w kolejnych modelach, a przynajmniej w części z nich, widać, że można to zrobić lepiej. I tutaj znajdziemy też stół, model węża, taki mały stoliczek z jakimiś przedmiotami, kielich. Mamy tutaj latarnie takie zielone, małe elementy, fajne. Mamy fotel i trzech uczniów, wśród nich między innymi Malfoya. Są w opisie, wam wrzucę linki do tych zestawów. Tam też postaram się opisać, jakie pionki, jakie postaci są w tych zestawach, więc sobie zobaczycie. Idąc dalej, kolejny zestaw, który składałem, to był Ravenclaw. I tu w tym wypadku mamy szczerze chyba najnudniejszy dom i w składaniu, i w tym, jak on wygląda, ponieważ on jest strasznie symetryczny. Jego tutaj, nawet tu mamy dwie takie ławy po rozłożeniu i one, no kurczę, tu są takie same. Generalnie jest najmniej ciekawy przy składaniu. Bardzo często mamy tutaj takie wrażenie, a przed chwilą to już robiłem, dobra, robię to jeszcze raz, no spoko. A są to też miłe elementy. Bardzo fajnie wygląda posąg Raveny, Ravenclaw, która się tutaj porusza. Mamy tutaj jej diadem zresztą. Jest tu fajna księga wmontowana, wygląda ona naprawdę nieźle. Nad kominkiem mamy płonące świece, to robi robotę, ale tak jak mówię, przy tym zestawie chyba się najmniej bawiłem. Najbardziej mnie wynudził pod kątem właśnie tego układania elementów, które już kojarzyłem, że układałem i to było, no, średnio sympatyczne. Natomiast wśród minifigurek znajdziemy, to jest mikrofigurka chyba, Chochlika Kornwalijskiego. Wygląda on naprawdę fantastycznie. Ja go sobie tutaj dałem, że Luna go trzyma. No naprawdę, ta figureczka jest świetna. Mam nadzieję, że na zdjęciach też mi się uda wam pokazać. Do tego dochodzą dwie lampy, które wyglądają całkiem ciekawie. Lepiej moim zdaniem niż te zielone niby pochodnie czy lampiony z Slytherinu. Takie kuleczki tu mają, wygląda to świetnie. No i mamy dwa fotele, które też, dwa identyczne fotele, więc pod względem zabawy ze składania to było tak sobie. Mam też wrażenie, że no ten trójwymiarowy element został tu najmniej wykorzystany, no bo mamy z tyłu chmury, mamy płonący kominek i w zasadzie ten pomnik wygląda najlepiej na nim. Więc przejdźmy sobie dalej. Przejdźmy sobie dalej do zestawu, który bardzo przyjemnie mi się układało. Co ciekawe, mam wrażenie, że
jakby był niby trochę mniej rozbudowany, ale chyba to było wrażenie na zasadzie tego, że już miałem doświadczenie z tych zestawów, więc tutaj mi już dużo lżej, gładziej szło to układanie, no bo dormitorium, Gryffindoru, pokój wspólny i tak, tutaj mamy jakąś biblioteczkę z książkami, tu mamy kanapę taką czerwoną, z fajnym wykończeniem, mamy duże okno, na którym widzimy w tle tam wieżę Hogwartu jedną, to jest naklejka taka duża, ale całkiem spoko się ją kleiło, wygląda ona tutaj naprawdę nieźle. Mamy fajnie zaprojektowany kominek i różne gadżety zamontowane, typu miecz Gryffindoru, mamy tutaj miotłę, mamy tutaj latający złoty znicz, mamy świece, które też się wyjmuje, te świeczniki, ale one tu całkiem fajnie wyglądają przy trójwymiarowym obrazku schodów prowadzących nas do sypialni. W tłach tu mamy obraz Godryka Gryffindora, mamy tutaj te strale lecące za oknami, mamy niebo, jest tutaj puchar domów, który się zmienia z pierwszego na czwarte miejsce. W kominku, oprócz zwykłych płomieni, pojawia się czyjaś twarz, zapewne Syriusza, co znamy z książek i z filmów. Więc wygląda to naprawdę świetnie, mamy tutaj taką... sekretarzyk, czy jak to nazwać, z kopertą, z piórem. I powiem wam, że ten dom już naprawdę cieszył oko. Tak jak mówię, składało mi się go naprawdę bardzo szybko, zaskakująco szybko bym powiedział. Miałem wrażenie, że elementów jest jakby mniej, ale tak naprawdę on jest znacznie bardziej kreatywnie zrobiony niż chociażby taki Ravenclaw, który po prostu był takim trochę kopiuj wklej elementów, mam wrażenie. Natomiast tutaj jest całkiem przyjemnie i kolorystyka, ta czerwona kolorystyka tutaj z tymi jasno-brązowymi, takimi beżowymi w zasadzie klockami, ona cieszyła oko przy składaniu i bardzo dobrze się przy tym bawiłem. Natomiast takich elementów dodatkowych, oprócz tych, które wam wymieniłem, mamy jeszcze stolik z szachownicą, z szachami czarodziejów, mamy dwa fotele, tu podobnie dwa takie same fotele czerwone i znów trójka uczniów, wśród których mamy na przykład Harry'ego Pottera czy Neville Villa Longbottoma, tak, ja nie znam wszystkich postaci, dlatego w opisie znajdziecie wszystkie postacie, które tu występują, taki to ze mnie fan Pottera, nie, po prostu nie pamiętam, no, co poradzić, natomiast bardzo przyjemnie, że są zaś trzej różni uczniowie, zresztą w każdej fladze są trzej uczniowie, o tym też sobie troszkę później poopowiadamy, a tymczasem przejdźmy do Hufflepuffu, czyli domu, który, powiem wam szczerze, mi się najbardziej chyba podoba z tego wszystkiego. Po pierwsze, ta kolorystyka. Ten żółty kolor w połączeniu z masą zielonych roślinek. To wygląda fantastycznie. Naprawdę świetnie. No, jak to składałem, to gębusia mi się sama cieszyła. Kiedy to złożymy, mamy też tutaj kolorystykę taką żółto-czarną, zresztą nie pokazałem wam tamtych dwóch domów, ale to pewnie tu na materiałach i tak było gdzieś wrzucone, żebyście sobie mogli zobaczyć. Bardzo fajnie rozbudowany kominek, on jest większy niż w tych innych domach, jest taki odsadzony troszeczkę, więc wygląda to bardzo dobrze. Tak jak mówię, mamy tutaj roślinki, jeżeli chodzi o tą naklejkę 3D, to... Mamy tutaj Helgę Hufflepuff, mamy tutaj roślinki różne, mamy mandragorę, która wychyla się z doniczki. No, wygląda to naprawdę świetnie. Mamy tutaj tego takiego zwierzaczka, zapomniałem jak on się nazywa, tego co kradnie różne rzeczy. W jednej scence wygląda zza zasłony, w drugiej zwędza komuś pieniądze ze skrzynki. No, wygląda to naprawdę fantastycznie. A do tego ten zestaw robi największą robotę, jeżeli chodzi o dodatki. Ponieważ tak, mamy taki zarąbisty, żółty fotelik, do tego skrzynia, do której mamy akcesoria, tak jak nożyczki, łyżki, noże, więc mają czym jeść nasze minifigurki, a jest co do jedzenia, bo na stole znajdziemy mini babeczki, pączki, truskawę, no rewelacja, mówię wam, to wygląda tak słodko, że naprawdę sztosik, do tego jeszcze z takich zabawowych elementów mamy dynie na podstawce, mamy taki kwietnik z kwiatami, do tego kwietnika mamy także konewkę, którą któraś z figurek może sobie chycić i podlewać te kwiaty, więc wow. I tak to mniej więcej wyglądało, jeżeli chodzi u mnie o składanie i w zasadzie to jak mi się podobają te zestawy. Natomiast tu co jeszcze muszę powiedzieć, tak jak napomniałem wcześniej, że tu mamy pustą dziurę na wejściu. Jak widzicie,
W Gryffindorze mamy okiennicę, za którą widać widoczek, jest tam jedna z wież Hogwartu. Tutaj natomiast jedną i drugą wnękę mamy wypełnione roślinami, obrazami. I teraz ja się pytam, dlaczego w Ravenclaw i w Slytherinie mamy tu puste dziury? Okej, tutaj w tą wnękę w Ravenclaw chowamy te nasze latarnie, jak zamykamy sobie flagę. Tylko mimo wszystko mogłoby coś tam być z tyłu. Jak widzicie, w pozostałych rzeczach mamy trochę tych elementów, które też chowamy w tych flagach, ale jednak te wnęki zostały czymś wypełnione i to mi się w tych dwóch zestawach bardzo nie podoba. To, co jest jeszcze minusem tutaj, to jest i plus, i minus, te trójwymiarowe elementy. Ja naprawdę jako ktoś, kto się wychowywał w latach 80., 90., jaram się jak rany boskie tymi trójwymiarowymi elementami, ale one są tutaj na takich zatrzaskach zrobione, zaczepach, które po prostu robią za szyny do tego, żeby włożyć tą planszetkę, no i przytrzymywać, że nam to nie klapło do tyłu, ale brakuje czegoś od góry i po prostu jak chwytamy sobie to, to bardzo często nam to jeździ, rusza się, albo jak obrócimy, to wyjedzie, więc to jest słaby element tego zestawu. Przydałoby się coś, żeby sobie zablokować właśnie te planszetki 3D, byłoby to bardzo mile widziane, niestety o tym nie pomyślano. No i dobra, porozmawiajmy sobie o plusach i minusach tych zestawów jako całości, bo czy jest sens kupowania pojedynczych tych dormitoriów? Szczerze, wydaje mi się, że to jest taki komplet, który właśnie warto by było mieć cały i tutaj widzę dla niego szansę właśnie w tym, że jeżeli chcecie mieć jakieś kompletny zestaw z Harry'ego Pottera. Marzy wam się taki swój własny Hogwart na półce, ale tak jak powiedziałem na wstępie, nie macie takiego budżetu, nie chcecie kupować tych wszystkich zestawów, tym bardziej, że po pierwsze to część już z tych Hogwartowych modułowych zestawów jest niedostępna, część jest dostępna za jakieś chore pieniądze, bo to były ekskluzywy. Powiem szczerze, że takie podejście w LEGO to mnie średnio bawi i średnio mi się podoba, że wydają coś, co jest częścią modułowego zestawu, ale jest na przykład dostępne tylko jako gratisik czy coś i tylko tak sobie to dorwi. No nie, dla mnie to jest praktyka z czapy i zebranie tego całego Hogwartu to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. Natomiast tutaj mamy cztery zestawy, one krążą, teraz da się chyba coś, ja te wyrwałem za bodajże 113 zł za sztukę, bodajże tak. Więc zresztą w opisie będziecie mieli linki, możecie sobie wejść na Ceneo, sprawdzić, które zestawy, gdzie, jak, po ile krążą. No więc za znacznie mniejsze pieniądze macie jakiś konkretny komplet, który oferuje wam te wszystkie cztery domy. I dla mnie to jest opcja, która była warta rozważenia. Jak widzicie, właśnie po nią sięgnąłem i w moim przypadku zaspokoiło to potrzebę posiadania tego Hogwartu, bo no, dla mnie to jest za duże przedsięwzięcie, za duży wydatek i nie mam go gdzie postawić. Natomiast tutaj mam cztery domy, które wyglądają świetnie. Każdy z nich ma klimat tego dormitorium danego domu. Wygląda to tak, jak powinno wyglądać. I kurczę, one naprawdę cieszą moje oko. Tym bardziej te elementy, które tu są, przez co możemy sobie ustawić tutaj takie, powiedzmy to, scenki, zatrzymać kadr z życia danego dormitorium w tym, bo mamy tu te fotele, stoły, jakieś meble. No, jeżeli chodzi o Hufflepuff, to jest po prostu rewelacja. Ten stół z muffinkami robi robotę jak rany boskie. Więc jest to naprawdę na duży plus. Dla mnie jako takiego geeka i kogoś, komu się marzył taki mały Hogwart, to dla mnie to wystarcza w zupełności. Jestem zaspokojony, jeżeli chodzi o zestawy z LEGO Harry Potter. Może jeszcze jakieś takie okazjonalne, typu tak jak był Rogogon węgierski, którego wam pokazywałem na moim kanale, to tego typu rzeczy. Nie już iść w jeden konkretny zestaw, żeby zbudować się ten Hogwart, ale właśnie takie jakieś pomniejsze, fajne, ciekawe, różne scenki z tego świata. To tutaj to wnętrze swoje Hogwartu mam już zrobione i
to jest to. Natomiast to, co mi się nie do końca podoba, jeżeli chodzi o te zestawy i co tu chyba było nie do końca przemyślane przez projektantów, to jest to, że to są właśnie flagi. I tak, były wcześniej książki, nie posiadam żadnej z książek. Tutaj dajcie znać w opisie, dajcie znać w komentarzach, jeżeli macie książki Hogwartu, tam były różne klasy z lekcji zaklęć. Jak one wam się spisują jako eksponaty i rzeczy bawialne. Ponieważ tak, tutaj jak sobie rozłożymy te dormitoria i jak one stoją pod tą postacią, to spoko. Mamy je w domu, mamy te scenki, mamy te pokoje wspólne, możemy sobie rozłożyć ludziki. Nie ma to jakoś wiele elementów bawialnych, ale samo to, że jak patrzymy, jak się nam te obrazy przestawiają, to, że możemy sobie poukładać figurki w jakieś sensowne scenki czy coś, to jest bardzo przyjemne. Ale tak, jeżeli byśmy chcieli teraz sobie je postawić w formie flag, to jedyne, co nam zostaje, to je powiesić. Więc musimy mieć przygotowane miejsce na to, żeby sobie gdzieś wisiały. Nie możemy sobie ich postawić tak, ponieważ te elementy dolne, one się składają. Tylko tak, one się składają tak do wewnątrz, żeby je rozłożyć, więc nawet jak coś tu byśmy wykombinowali, no to no, nie ma opcji. Nie zrobimy tak, że one się tak stały. Brakuje tego, żeby była tu jakaś podstawka. I tak widzę, jeżeli macie jakieś klocki, to one są tak skonstruowane, że podstawkę sobie sami możecie zmontować i wtedy to będzie miało jakiś sens. Natomiast szkoda, że nie ma tego w zestawie i one muszą albo wisieć, albo musicie je rozłożyć. I teraz tak, jeżeli będziecie chcieli je rozłożyć gdzieś w ten sposób, to mimo wszystko, jak widzicie, trochę miejsca wam one zajmą, więc teoretycznie lepiej by je było trzymać na półce w sposób złożony. No ale musicie je powiesić, albo sami sobie zbudować do tego podstawki. Więc to jest taki element trochę nieprzemyślany na etapie projektu. Nieprzemyślany jest także to brak blokadki dla tego panelu tylnego, o czym wam przed chwilką mówiłem. To też nie do końca mi się właśnie podoba. I też jeżeli liczyliście na to, że to będą zestawy podróżne, czyli takie, które po prostu macie sobie swój ulubiony pokój Hogwartu, albo wszystkie i chcecie je zabrać gdzieś, żeby się pobawić. No tutaj kwestia raczej do młodszych osób, jeżeli myśleliście, że to będzie takie mam zestawik, który sobie cały wezmę, rozpakuję sobie tam, gdzie pojadę, bo na przykład lecimy gdzieś, jedziemy na 2 tygodnie wakacji, to tam mogę zabrać ze sobą i się bawić Lego czy coś takiego, no to niestety tu też jest problem. Ponieważ tak, elementy dodatkowe my tu schowamy, ale nie schowamy figurek. Przez co no może to się i składa w taką kompaktową opcję, ale już nie zabierzemy tego gdzieś, żeby się pobawić, bo figurki musimy zabrać oddzielnie. Jest tu trochę zabrawy z tym transportem w razie czego, więc mimo wszystko są to takie zestawy raczej dla starszych koni, którzy ze sobą klocków nie biorą, nie bawią się, żeby po prostu ustawić sobie ekspozycję, że ona stała i pięknie wyglądała i was cieszyła. Ja ostatnio jak to poskładałem, to stało mi to na stole, bo jeszcze nie mam pomysłu, gdzie to wcisnąć i stało mi to po prostu przy pracy, jak sobie klikałem, pisałem, to co chwilę sobie zerkałem na te zestawy i po prostu pysio mi się cieszyło. Tak to wyglądało. Więc to są całe flagi Hogwartu z Lego. Zestawy, które składa się bardzo szybko. W większości przyjemnie. Najprzyjemniej składał mi się Gryffindor i Hufflepuff, z czego tutaj te kolory, to wszystko. Jak macie wybrać jeden dom, a nie jesteście zdecydowani na konkretny dom, bo nie jesteście przypisani do niczego, nie sprawdzaliście nigdy, do którego domu byście trafili, to serio Hufflepuff polecam wam najbardziej. On jest po prostu przeuroczy, przesłodki i moim zdaniem najbardziej dopracowany. Pod każdym względem on mi się po prostu podoba. Najmniej Ravenclaw, które jest takie trochę nijakie. Nie wiem, w jakiej kolejności one były projektowane, ale Ravenclaw był albo pierwszy i jeszcze nie mieli pomysłu, jak do końca ograć ten temat, albo był projektowany jako ostatni i wyczerpały im się pomysły na to, jak powinny wyglądać te flagi. No i jeszcze jedna rzecz, która bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Jeżeli chcecie sobie zbierać figurki i chcecie mieć różnych uczniów Hogwartu, to też jest rewelacyjna opcja dla was, bo w każdej fladze dostajemy 3 uczniów. Mamy tu pomieszane tych bardziej znanych, tych mniej znanych.
co widzicie po mnie i po tym, po mojej znajomości. Natomiast to, co cieszy każdy z uczniów w każdym z domów, ma jakieś inne wdzianko. Nie ma tak, że oni wszyscy wyglądają tak, że ich usadzicie w klasie lekcyjnej i wszyscy są w takich samych mundurkach. Nie, każdy jest inny. Mamy tutaj sweterki czy wdzianka do Quidditcha takie. Mamy tu rozpinane sweterki z koszulami, z krawatami, mamy jakieś takie płaszczyki z kapturami. No wygląda to naprawdę fantastycznie, więc mamy tutaj fajną różnorodność tych figurek. One po prostu cieszą, jak sobie je gdzieś ustawicie, to będzie po prostu ideolo. No i to tyle. Chyba nie ma więcej co tu mówić o tych flagach. Jeżeli szukacie alternatywy dla całego Hogwartu i chcielibyście mieć jakiś jeden komplet z Lego, taki stricte zestawik, który będzie kompleksowym czymś, w tym wypadku kompleksowym zestawem pokoi wspólnych z dormitoriów Hogwartu, to te flagi są moim zdaniem godne polecenia. Jeżeli szukacie bardzo bawialnych zestawów podróżnych, no to niestety nie tędy droga, bo tutaj musicie to powiesić albo postawić, w transporcie będzie kłopotliwe. No i tyle. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Dziękuję, że ze mną jesteście, że obejrzeliście ten film. Jeżeli się podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał. W przyszłości na nim będzie wiele, wiele innych rzeczy też, nie tylko legowski, chociaż te pewnie nieraz się jeszcze przewiną. Będą też różne gry cyfrowe, konsole, sprzęty, pierdoły. Zobaczymy, co mi tam przyjdzie do głowy. A to już tyle ode mnie. Zapraszam Was też na mój kanał Amator Planszówek, gdzie gadam o grach bez prądu. Dobra, to już naprawdę tyle. Dzięki wielkie, do zobaczenia, cześć!